Halo, halo, witam wszystkich. Ostatnio w topce zdjęć zauważyłam bardzo interesujące zdjęcie i było to zdjęcie własnej gazetki Movistar Planet. No i stwierdziłam, czemu by nie zrobić własnej wersji, nie jednokolorowej, tylko takiej, która faktycznie mogłaby być gazetką Movistar Planet. Oczywiście macie również drugą pracę tej osoby. Pozdrawiam, ogólnie fajny pomysł. No i w sumie to dzisiaj będziemy robić. Przygotowałam już sobie jakąś, nie wiem, randomową gazetkę. Nie wiem, czy to nie jest jedna z najnowszych gazetek, mogę się mylić, bo mam gdzieś te gazetki Movistar Planet. Ogólnie teraz Movistar Planet są jakieś, nie wiem, manicure niespodzianka, wokół zwierzaka, papilon, przeczytałam na początku palion. Zielone, zielone, robię sobie zielone. No i ogólnie teraz te gazetki Movistar Planet polegają głównie na tym, że jest tam napisane, kiedy Justin Bieber beknął i o jakiej godzinie, więc na pewno też będziemy musieli wymyśleć jakieś własne, zachęcające tytuły. Powiem tak, główną tematyką chciałabym, żeby było stare Movistar Planet. Nie wiem dlaczego, po prostu taką mam ochotę. Co by na początku tutaj zrobić? Przydałby się jakiś shape layer i tutaj myślę, że to żółte będzie bardzo dobre na sam początek. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę scrollować? O, mogę, Jezu, jak dobrze. Tylko teraz muszę to sobie wyrównać wszystko, bo tu jest tak krzywo. Chyba będzie git. Nie wiem, co tu jeszcze dodam, ale coś na pewno związane ze starym Movistar Planet. I chyba to będzie jakiś stary pakiet, tak myślę. No dobrze, weźmy to sobie na 100%. Wyłączmy sobie tego strołka i teraz gradient. Jaki mogłabym tutaj gradient dać? Chciałabym, żeby ta gazetka była w jakichś takich różowo-niebiesko-fioletowych kolorach, więc może też takie zrobimy. Na razie niech to będzie tak. Oczywiście muszę też dodać tego strołka białego, jak było na tej gazetce. No dobrze, pierwsze co, to ten... Nie wiem, jak to się nazywa, ale mamy to po prostu zrobione. Czy ja mam tutaj gdzieś planetę Movistar Planet? Jest, mam planetę. I teraz weź to ułóż tak, żeby było dobrze. Dobra, tak jest git. Może być lekko większa, to nie ma żadnego znaczenia. Teraz przydałyby się jakieś oczywiście movistarki, bo na gazetkach Movistar Planet są movistarki. Ja mam tylko dwie movistarki, bo pomyślałam, że po co więcej? Przecież jest dobrze. I nie wiem, chyba w takim rozmiarze będą git. Tylko jakby jej jeszcze tutaj ułożyć. Może tak. Tutaj przydałoby się tą rękę naprawić trochę. Tej ręki nie widać, ale to przydałoby się tutaj troszeczkę podreperować, że tak powiem. Bo jak ona tak wyłazi, to nie jest to zbyt fajne. Jak to się robiło? Pędzel i jedziemy. No takim to nie bardzo. Mogę tutaj większy wybrać pędzel? Halo. Damy sobie taki. O, świetnie. Zdaję sobie sprawę, że w sumie lepiej byłoby to zrobić shape'ami, ale nie chce mi się w to bawić, więc po prostu sobie zakolorujemy to wszystko. W sumie mogę nawet wziąć tego tableta, którego tutaj mam, graficznego. Powinno być mi dużo łatwiej. Dobra, tak chyba będzie w miarę ok. Jak to wygląda? Wygląda git. I przydałoby się to wyciąć, to co tutaj jest zamalowane. Wyjechałam za linię specjalnie. Zrobimy sobie tak po prostu i to będzie wszystko. Wow, co tu się stało? Dobra, jak ja mam to zrobić? Halo? Dobra, słuchajcie, wezmę, zrobię z tego precompose i teraz powinno zadziałać wszystko. O i super, wygląda pięknie. No dobrze. Mam jeszcze tło. Znalazłam jakieś takie tło Pop Celebrity i zobaczymy zaraz, czy ono będzie tutaj pasować. Myślałam, że będzie większe. No dobrze. Niech będzie takie. W takim razie damy to może w ten sposób, żeby było widać ten czerwony dywan. I teraz sądzę, że te movistarki przydałyby się większa lekko. Ta sukienka z tymi botami chyba będzie idealna, aby były w tej gazetce jako prezent, więc również tak zrobimy, tylko jeszcze trzeba to podpisać. Nie wiem, jak ja to podpiszę. Tak jest chyba dobrze póki co. Zobaczmy, czego jeszcze nam tutaj brakuje. Jest główny tytuł, to coś. Zaraz to zrobimy. W sumie nawet teraz mogę to zrobić. Tutaj jakieś, kurde, cena VAT, coś tam, jakieś rzeczy są napisane, więc nie wiem, co ja tutaj napiszę. Wezmę sobie linijkę, tak będzie po prostu najłatwiej i pozaznaczam sobie tutaj te rzeczy. No i teraz tylko wystarczy, że zrobię sobie kształt. No i to w sumie wszystko. Tylko jeszcze jaki by tutaj zrobić taki? Niech będzie taki na razie. No i dobrze, co ja mogę tutaj napisać na tym? Aż odpalę sobie przeglądarkę i sobie napiszę MSP gazetki. Dobrze, już wszystko sobie tutaj napisałam. Mam nadzieję, że jest git i ten indeks 2137. Pozostał nam jeszcze ten kod kreskowy, który jest tutaj. Myślę, że nie będę go robić, bo nie chce mi się po prostu. Po co mam robić jakiś kod kreskowy? Dam tu po prostu sobie jakiś biały prostokąt i myślę, że to będzie tyle. O właśnie, na tym białym prostokącie mogę sobie napisać, kto zrobił. Oczywiście, że ja, tak. No dobrze, to mamy zrobione. Przydałoby się teraz te nagrody jakoś ogarnąć. Mam pieniążka Starcoins, będziemy robić sobie te pieniążki tutaj. Jak oni to ułożyli w ogóle? Czemu akurat w ten sposób? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłam, czy jest ok. Niech tak zostanie. Dobra, teraz napis prezenty. Myślę, że napis zrobię identyczny jak jest na tym, bo po prostu taki jest najlepszy. Tylko czy ja mam tą czcionkę? O, to jest pytanie, powinnam ją mieć. A, to było bada boom. No, faktycznie, to było to. Nie, to było to, czy to nie było to? Już sama nie wiem. Albo po prostu to była ta czcionka, tylko no, te literki nie były tak przykrzywione, jak ja tu mam. Mogę to jakoś zmienić? Nie mogę. No dobrze, to niech będzie tak. Na te ciuszki jeszcze muszę dodać jakiś cień, Outerglow na przykład, bo widzę, że oni na tych gazetkach też mają jakiś Outerglow lekki. O! Idealnie! Na tym napisie też by się przydał jakiś cień. No i teraz chyba mój największy problem, czyli nazwanie tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, jak ja to mam nazwać. Okej, jak to wygląda? Co ja tutaj zrobiłam? No, chyba jest w porządku całkiem. Jezu, tutaj jeszcze ta ręka. Dobra, ale może to jakoś napisem zakryjemy. Może nam się uda jakoś zakryć tym napisem. Na Movistarki też by się przydał jakiś cień. Ogólnie tutaj jeszcze sobie to zduplikuję i dam na górę, żeby zrobić tak. O, i teraz to ma sens. O, i jest super. No, tylko ta ręka tutaj mnie już tak denerwuje, ale no dobrze. Muszę wymyśleć jakiś tytuł główny gazetki. Myślę, że to będzie po prostu moda starego Movistar Planet. To nie jest taki zły pomysł wcale, tylko musimy jakąś fajną czcionkę znaleźć, która by mniej więcej pasowała do tego wszystkiego. Czy taka jest git? No, bardzo lubię tą czcionkę, ale nie wiem, czy ona tutaj będzie pasowała. W sumie nawet nie jest taka zła. Dobrze, póki co wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy ja tutaj będę coś jeszcze zmieniać w tym. Możliwe, że tak, ale już poza nagraniem. Przydałyby się tutaj jeszcze jakieś tytuły. To Movistarki trochę na tą stronę. Jaki może być tytuł? Chciałabym coś wymyślić ze starym Movistar Planet. Nie mam troszeczkę pomysłu, co mogłabym tutaj napisać. Przydałby się tu jakiś quiz i może jakiś poradnik. Myślę, że to może być nawet niezły tytuł. Co tobie mówi styl ubierania na MSP? To w sumie nie jest wcale takie złe. zrymowane, ale zrymowałam w ogóle. Nie wiem, czy wam się chce czekać, aż ja to wszystko porobię, więc myślę, że teraz dam wam po prostu efekt końcowy, ja to sobie dokończę. No i to w sumie byłoby na tyle. Zrobiliśmy całą bazę i jak powiedziałam, dokończę sobie to wszystko poza nagraniem i pokażę wam na filmie efekt końcowy. W momencie publikacji tego filmu wstawię to również na Movistar Planet, więc możecie mi tam dać love it. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Możecie mi dawać propozycje, co również mogłabym zrobić takiego graficznego. Tylko nie rysowanie, błagam, bo ja totalnie nie potrafię rysować. No, to tyle. Bajo!